Jakub Jakubowski, Polski Związek Żeglarski, a ze mną Paweł Kasprocki, trener kadry narodowej PZZ klasy 49er. Paweł, jak byś podsumował ten kończący się sezon? Jesteśmy na zgrupowaniu kończącym ten rok w Zakopanem, więc to chyba dobry czas na wnioski podsumowania. Tak, no jest to dobry czas na podsumowania. Jesteśmy po takiej przerwie posezonowej. Jesteśmy tuż przed kolejnym sezonem, więc jest to właściwy, doskonale właściwy czas na takie podsumowania. Więc no cóż, ten sezon był bardzo ciekawy. Dla mnie jako trenera był bardzo ciekawy. No, trenowałem 3 załogi. Jest to ogrom pracy do wykonania z 3 załogami, wręcz praca nie do przerobienia. No ale co, no jest Łukasz Przybytek z nowym załogantem, czyli Jackiem Piaseckim, jest Dominik Buksak z Szymonem Wierzbickim, Mikołaj Staniol z Kubem Sztorch i wszystkie 3 załogi są czołówką światową, więc no, dopracowanie szczegółów w każdej załodze jest dość trudne, tak, dla jednej osoby. No ale działamy i dużo, dużo dobrych wyników w ciągu roku. Imprezy główne no, pozostawiają we mnie i myślę, że w zawodnikach pewien niedosyt. Obronną ręką moim zdaniem Łukasz z Jackiem wyszli, bardzo sobie dobrze poradzili na Mistrzostwach Europy i Świata po dość krótkim wspólnym stażu. Natomiast 2 pozostałe załogi na pewno tak no, mają pewien niedosyt, chociaż Dominik z Szymonem skończyli Mistrzostwa Świata na 10. miejscu. Oczywiście Mikołaj Staniol z Kubą, Mistrzowie Świata Juniorów, tak, potwierdzili swoją dominację. Drugi raz z rzędu, tak, potwierdzili swoją dominację no, w tej kategorii wiekowej. Po raz ostatni zresztą, bo już będą pełnoprawnymi seniorami. No cóż, Dominik z Szymonem pokazali się wiele razy w tym roku z bardzo, bardzo dobrej strony, bo wygrali kilka takich mniejszych regat. Wygrali w bardzo dobrym stylu regaty Wier, Pucharu Świata, co było super wynikiem. Wygrali regaty w Hadze, ten test event w Hadze, co też jest dobrym prognostykiem na przyszły rok, na tym akwenie trudnym dosyć. No ale no, wszyscy solidnie pracowali, wszyscy no, ciężko pracowali i no, miejmy nadzieję, że uda się po prostu no, w przyszłym roku tą naszą pracę zoptymalizować i wyniki będą jeszcze lepsze. Właśnie, mówisz o tym niedosycie i ten niedosyt też słychać w twoim głosie. Czego zabrakło do tej kropki nad i, szczególnie w przypadku tych 2 załóg, czyli Mikołaja Kuby i Dominika i Szymona? To był trudny, tak jak mówiłem, był to ciekawy sezon, ale też trudny. Mieliśmy problemy ze sprzętem, nowy sprzęt, który jest jakby no, zmieniany. Maszty i żagle są wymieniane na inne. Jest inny producent, wszystko jakby powierzchniowo i technicznie jest podobne, ale jednak materiały są inne, wykonanie jest inne i mieliśmy problemy, jak i cały świat miał problemy z masztami, które były wadliwe. No, ucierpieliśmy też na tym. Generalnie na żaglach, które są nowe, nie żeglowaliśmy, wróciliśmy do starych żagli, które były dla nas sprawdzone i było to dla nas łatwiejsze, więc było sporo zamieszania. No i w takim jakby momencie zamieszania, trudności, no bardziej obronną ręką chyba też wychodzą ludzie, którzy są lepiej przygotowani i mają więcej sprzętu tego i więcej doświadczenia. Więc tutaj myślę, że Mikołaj z Kubą mieli z tym problemy, tak żeby sobie poradzić z tym zamieszaniem, jeśli chodzi o sprzęt, bo mieli go i mniej i mniej może doświadczenia, żeby sobie to jakoś tam skutecznie podobierać. Więc może jeśli chodzi o nich, to tak? Tym bardziej, że no, myślę, że i presja jest trochę większa na nich, tak? No bo i oczekiwania z zeszłego roku po dobrych występach, myślę, że i sami sobie trochę tam narzucili, no, ale taki jest sport, trzeba sobie z tym tam się no, otrzaskać, prawda? Mają teraz kolejny rok na to. Dominik z Szymonem, no oni skutecznie tak pracują nad tymi głównymi imprezami, tak stopniowo, no w zeszłym roku byli piąci na Mistrzostwach Świata,
ale no, trzeba też przyznać, że zeszły rok był trochę łatwiejszy. To był tu rok poolimpijski, więc mniej załóg startowało i ilościowo, i jakościowych załóg, tak, na Mistrzostwach Świata i Europy, więc ten rok był trudniejszy, już tutaj nie było taryfy ulgowej, ale ich 10. miejsce no, jest solidne. Tak, i to była walka, to była ambicja bardzo duża wtedy, też wola walki o te najwyższe miejsca. No oczywiście. Tak, tak, oczywiście. No, no mówię, no, cały czas oni pracują, tak? Pracują i mentalnie, i pod każdym względem, tak, żeby te imprezy główne przynosiły dla nich lepsze rezultaty, tak? Po Igrzyskach Olimpijskich w Tokio karierę zakończył Paweł Kołodziński, załogant Łukasza Przybytka. No i trzeba było Łukaszowi, który oczywiście nie chciał kończyć kariery, chciał pływać dalej, znaleźć załoganta. Padło na Jacka Piaseckiego, no i okazało się to bardzo dobrą decyzją. Ale interesują mnie te kulisy poszukiwania załoganta dla tak dobrego przyjeżdżowego sternika świata. Jak to wyglądało, jak to się odbywało i jak padło na Jacka? To był bardzo naturalny wybór. Myślę, że Łukasz miał w głowie już to dużo wcześniej. Gdyby miał mnie zapytać tak stricte, no to wskazałbym to samo jedno nazwisko. Jacek żeglował już wcześniej u mnie z Marcinem Czajkowskim i ja go znam jako świetnego załoganta, dobrego żeglarza, czucie łódki, wiatru, rozeznanie się na akwenie. Sam był sternikiem na desce z żaglem, więc no tutaj nie było jakby zagadki. Był to dość prosty wybór i prosta decyzja. Chodziło tylko o to, czy Jacek się zgodzi na to, czy nie. Zgodził się od razu? A to już bardziej trzeba Łukasza pytać, bo to już była jego rola, żeby no, nakłonić, tak, Jacka do wspólnej pracy. Wydaje mi się, że chyba nie. Myślę, że Jacek pływał na I Love Poland, tak, miał też fajne rzeczy do robienia, super tam żeglowanie, ale wydaje mi się, że pod względem takim ambicjonalnym, takiego sportowca, jakim jest Jacek, myślę, że to było wyzwanie i bardzo ciekawe wyzwanie. A jak duże wyzwanie dla trenera jest poukładanie tej załogi i no bo mówimy przecież o czołowej załodze świata, tak? I trzeba ją złożyć na nowo, wpasować ten klocek i sprawić, żeby to funkcjonowało na poziomie światowym i to się udało. Tak, ale to jest zasługa przede wszystkim Łukasza i Jacka. To nie jest moja zasługa. To Łukasz jest tak profesjonalny, jest tak poukładany. Do tego te chęci i ambicje Jacka, tak, no to wspólnie bardzo dobrze gra i ja tutaj nie musiałem tak naprawdę nic robić, żeby to szło w dobrym kierunku. Ja bardzo tylko byłem ciekawy, jak to wszystko się poukłada. Tak jak ja wspominam, ja cały czas podkreślam, że ja jestem sam z trzema załogami, więc ja nie jestem w stanie poświęcić komuś mojego 100% czasu, tak, jednej załodze. Dla mnie ten sezon był takim sezonem, gdzie no, ja bardziej może patrzyłem na Łukasza i Jacka, coś tam im podpowiadałem, coś starałem się im pomóc, ale patrzyłem po prostu, jak oni funkcjonują, tak? Czy to rzeczywiście jest załoga, będzie załoga, która będzie się dobrze rozwijała, która ma szansę na... No i to, oni to doskonale udowodnili. Czasami trener nie musi wcale uczyć, układać, wystarczy, że nie przeszkadza, no, ale też myślę, że trochę tam skromność twoja tutaj bierze górę. Nie, absolutnie. Z Łukaszem pracuję już tyle lat, to jest, nie wiem, 10 lat, 10, nawet ponad 10 lat, więc ten człowiek doskonale wie, co trzeba robić. I moja pełna świadomość tego, że on jest świadomy, tak, to wystarcza naprawdę, zaspokaja duże jakby przestrzenie tej pracy. Paweł, zapytam jeszcze tak już zmierzając do końca o ten słynny 49er Team Poland. Dużo się mówi o tym teamie, o zasadach panujących w tym teamie, które są generalnie fundamentem tego sukcesu na miarę światową. Odkryj trochę karty. Na czym polega ta współpraca? Dlaczego tyle się mówi o tych zasadach panujących w teamie?
Nawet nie wiem, czy tyle się mówi o tych zasadach. Ja wiem, czy zasady, no. No tak od początku to funkcjonuje, tak, że moja filozofia jest taka, no, że wszyscy powinni współpracować. Na początku powiedziałem chłopakom, no, że mi zależy na tym, żebyście wy rywalizowali ze sobą w pierwszej dziesiątce, w pierwszej piątce mistrzostw świata, a nie na miejscach 30., 40., kto jest lepszy z Polaków, więc to mi cały czas przyświeca i w to wpajam zawodnikom i chyba to się od lat udaje. Jesteśmy tak naprawdę największym teamem, który jest na świecie i który jest tak solidny i tak mocny. Na mistrzostwa świata no, mieliśmy dwie załogi w pierwszej dziesiątce. No, nie zdobyliśmy medalu, co jest dla mnie niedosytem, ale w pierwszej dziesiątce nie było Brytyjczyków, nie było Francuzów, więc no, co tutaj można dodać. No. A jeśli chodzi o zasady, no ma być solidnie, po prostu ma być solidnie, nie ma tajemnic. Wszystkie informacje są u nas na stole, więc każdy z tego korzysta. Jeśli są zawodnicy, którzy mają dobry wynik, no to korzystają też na tym ci, którzy akurat może danego roku tego wyniku nie mają. Więc wszyscy mają po prostu szansę na rozwój. To jest, myślę, ważne, że no, każdy jednak no, może próbować. Każdy może walczyć i o to chodzi. Czyli informacje na stole, bierzcie i jedźcie z tego wszyscy, współpraca, zero tajemnic, dzielenie się doświadczeniem, czyli klucz do sukcesu. Ale z tego klucza korzystają też młodsze załogi. Zaplecze to bezpośrednio tych trzech załóg, o których cały czas mówimy. Wiadomo, że ty swoją uwagę poświęcasz seniorom, tym trzem załogom. Natomiast no, pewnie obserwujesz, co tam się dzieje za ich plecami, a dzieje się dużo ciekawego. No i też są sukcesy. Tak, zgadza się. No tak jak mówię, no to tak idzie już od lat po prostu rządkiem, tak, od góry do dołu i od dołu do góry. Więc na pewno też mamy sporo szczęścia, bo jest to fajna łódka, tak? Jest to fajna klasa i ludzie chętnie do tej klasy przychodzą. To też ma znaczenie, to nie jest bez znaczenia. Ale no, staram się stwarzać, to nie jest proste, ale staram się stwarzać takie warunki, żeby młodsi mogli się uczyć od starszych, żeby trenerzy młodszych grup mieli szansę uczyć się ode mnie czy od innych trenerów, więc to jest ważne, tak, żeby wymiana tych informacji, ten zapał był po prostu przekazywany. To nie jest proste, bo jesteśmy ciągle w rozjazdach, czasami nie zawsze w tych samych miejscach, nie wszystko się pokrywa, ale no staram się, żeby tak to się odbywało. A czego byś sobie życzył jako trener na przyszłość, aby no, pracowało ci się jeszcze lepiej, jeszcze bardziej efektywnie, jeszcze bardziej komfortowo? Jest jedna rzecz, o której dyskutujemy w sztabie szkoleniowym. Potrzebny jest większy sztab szkoleniowy. Za mało jest ludzi, którzy przy tym pracują. To jest do zmiany i to jest potrzebne bardzo. Tego zatem życzę. Życzę wyników, życzę realizacji jeszcze bardziej ambitnych celów. Paweł Kasprowski, trener kadry narodowej w klasie 49er.